Witajcie. Niedawno nabyłem plecak motocyklowy nazywający się jakoś tak Slipstray firmy XL Moto. Jest to najtańszy na rynku plecak motocyklowy, ten tak zwany z garbem. I teraz chciałem Wam pokazać mniej więcej, jeżeli chodzi o jakość wykonania tego plecaka, czy warto, czy nie warto go kupić. Kosztował niewiele, bo 100 zł plus koszty wysyłki. Jak widać, jest to plecak wodoodporny. Tutaj widać, że te zamki są właśnie, mają taką funkcję, że są szczelne, czyli on teoretycznie nie powinien przemakać. W środku ten plecak wygląda mniej więcej tak, jest dosyć pojemny. Tutaj spokojnie wrzucimy jakąś kurtkę, jakieś żarcie i oczywiście tam jakieś inne rzeczy. Tu mamy oczywiście kieszonkę na laptopa. Bardzo fajnie tu laptop wchodzi, nawet taki stosunkowo duży. No to jest rozszerzalne, także da się upchać. No i tu mamy jeszcze tylko dwie kieszonki, także w sumie mamy jedną kieszeń na laptopa, dwie kieszonki z siatką, no i tą kieszeń główną. To jest wszystko zapinane na dwa zamki, czyli w zasadzie to jest jeden zamek dwustronny z dwoma suwakami. Jakie są wady tego plecaka? No cóż, wadą i jednocześnie zaletą jest kształt. Kształt ten taki garbaty ma na celu to, żeby strugi powietrza ładnie nas opływały. No i poza tym on fajnie się komponuje z pozycją motocyklisty, także wpływa to bardzo dobrze na opór powietrza, minimalizując go. No i tu już też nic z tego plecaka nam nie wypadnie, żadna kieszonka nam się nie oderwie, etc. Tu warto zwrócić uwagę na ten materiał. Wygląda dosyć solidnie, jednak to, czego bym się obawiał, to są te krawędzie, czyli tutaj te zszycia, prawda? Tu na przykład już widać, że wchodzą takie nitki. Nie wiem czemu, no ale nieważne. To jest dość ubożuchne, czyli te elementy naramienne, te szelki są bardzo cienkie, dosyć szerokie. No i umówmy się, przy jakimś większym ciężarze to będzie uwierać. Ale największą wadą tego plecaka są te taśmy. Jedna taśma i przede wszystkim ta taśma biodrowa. Dlaczego ta taśma biodrowa? Ano z tego tytułu, że ktoś nie do końca rozgarnięty wymyślił zapinanie z tej strony. Co to powoduje? No właśnie to, że nie jesteśmy w stanie tego sobie trafić, bo mamy z prawej strony biodra ten element zapinający i ciężko jest po prostu dwoma rękami obrócić się na tyle w prawo, żeby to przymknąć. Kolejna sprawa, która całkowicie eliminuje, jak dla mnie, ten plecak, to jest długość tego paska. Jest on po prostu za krótki. Jeżeli ubierzemy na siebie kurtkę motocyklową, wiadomo, jakieś tam podpinki, niepodpinki, a jeszcze mamy tam, nie wiem, jesteśmy troszkę szersi, powiedzmy delikatnie, mamy jakiś brzuszek, nie ma szans tego zapiąć. Także trzeba byłoby to albo przerabiać, czyli takie taśmy dokupowywać sobie we własnym zakresie, dokupić i przerabiać, albo po prostu, no trzeba to oddać. Ja właśnie tak robię, także zwracam ten plecak. Tak samo te taśmy tu na rzepach, średnie to rozwiązanie, bo te rzepy po prostu lubię opuszczać. I tak samo te taśmy tu są zbyt krótkie, po prostu zakres tej regulacji jest zbyt mały. No i to w zasadzie tyle. No jest to plecak oczywiście tani. No ktoś powie, nie wymagajmy od plecaka za 100 zł motocyklowego WG-czego. No być może, ale musicie się zdecydować, czy idziecie w taki plecak i na pewno dużo Wam nie posłuży, bo to widać wszystko jest, o, tak ta krawędź, to wszystko się będzie przecierać. To jest wszystko takie jednym ściegiem szywane. No nie jest to najwyższa jakość, mówmy się. Także, no z kolei cena nie jest jakoś specjalnie wysoka. Jeżeli chcecie to użytkować, to koniecznie trzeba dokupić sobie gdzieś w taką tasiemkę i ją po prostu doszyć sobie rzepa i ją przełożyć, bo to jest zdecydowanie za krótkie. Wystarczyłoby, żeby dali, nie wiem, 20 cm tego odcinka więcej, byłoby w porządku, bo byśmy się zapili, a w tym momencie się nie obejmiemy, a jak się nie obejmiemy,
to ten plecak nam będzie po prostu dyndał. To nam będzie dyndał. Druga sprawa jest taka. Tego typu plecaki, jakie mamy przy skórze, powiedzmy, no to cóż, no będzie nam troszeczkę gorąco. No one tutaj nie mają żadnej wentylacji i ta wilgoć na plecach nam będzie się kumulować. To jest wada. No i sporą wadą jest niestety ten gabaryt tego plecaka. Po prostu nie da się go złożyć. Jeśli w szafie go gdzieś powiesimy, no to on będzie nam tak sobie, czy go gdzieś wsadzimy, będzie nam zajmował miejsce. Nie da się go wiesz, jakoś skumulować w porównaniu z innymi plecakami, złożyć czy znieść. No bo inaczej go zniszczymy, prawda? Ten element. Także pod tym kątem jest to wada. No. Powiem tak, no. Gdyby to było lepiej wykonane, jeżeli chodzi o te taśmy, czyli ten łącznik powinien być mniej więcej tu w środku, żeby można było to spokojnie zapiąć, to być może bym ten plecak sobie zostawił. A w tym momencie jest to totalna wada i to całkowicie niweluje sens zakupu. Pomijam już nawet kwestię tych rzepów, które kiepsko trzymają, no ale ogólnie jakość bardzo przeciętna, ale też i cena niewygórowana, więc no cóż, można się pochwalić garbikiem, plecakiem z garbikiem, ale też no nie jest to to, czego bym się spodziewał, jeżeli chodzi o jakość.